Poćwiczmy trochę rozwiązywanie równań. Powiedzmy, że mamy takie równanie: 1 trzecia dodać a równa się 5 trzecich. Jakie musi być a, żeby to równanie było prawdziwe? Ile musi się równać a, żeby dodane do 1 trzeciej równało się w sumie 5 trzecim? Można odpowiedzieć na takie pytanie na wiele różnych sposobów. I to jest właśnie fajne w równaniach, że nie ma jednego, jedynego poprawnego sposobu dochodzenia do rozwiązania. Spróbujmy rozwiązać to równanie w jakiś prosty sposób. Zanim to zrobimy, zatrzymajcie ten film i rozwiążcie to równanie sami. Ja zawsze lubię zacząć tak, że zastanawiam się, jak mogę moje A zostawić samotnie po jednej stronie równania. A znajduje się po lewej stronie. Zróbmy tak, że zostanie po lewej, ale jednocześnie pozbędziemy się w jakiś sposób tej jednej trzeciej. Myślę, że najprościej pozbyć się tej 1 trzeciej przez odjęcie 1 trzeciej od lewej strony równania. Pamiętajcie, że nie mogę takiej operacji wykonać tylko na jednej stronie równania. Jeżeli 1 trzecia dodać a jest równa 5 trzecich, i jeżeli od lewej strony odejmę 1 trzecią, to lewa strona już nie będzie równa prawej. Ta lewa część będzie o 1 trzecią mniejsza, a ta prawa strona nie uległa zmianie. Czyli lewa strona będzie mniejsza niż 5 trzecich. Żeby równość pozostała równością, to każdą operację, którą wykonujemy po lewej stronie, musimy również wykonać po prawej stronie. Musimy odjąć 1 trzecią od obydwu stron. Jeżeli tak zrobimy, to po lewej stronie mamy 1 trzecia minus 1 trzecia. Po to właśnie to zrobiliśmy, żeby się tej 1 trzeciej pozbyć. Zostaje A równa się 5 trzecich odjąć 1 trzecia. 5 trzecich odjąć 1 trzecia. Ile to się równa? Mamy 5 czegoś, w tym przypadku 5 trzecich, i od tego musimy odjąć 1 trzecią. W takim razie zostaną 4 trzecie, czyli możemy zapisać, że a równa się 4 trzecie. I możemy sprawdzić, czy to się zgadza, przez podstawienie. 1 trzecia dodać 4 trzecie to rzeczywiście równa się 5 trzecich. Zróbmy inny przykład. Powiedzmy, że mamy takie równanie k minus 8. Równa się 11,8. No to jeszcze raz. Chcemy znaleźć k, więc chcemy, żeby po jednej stronie było samo k. Nie chcemy tu odejmować żadnej ósemki. Żeby się tego pozbyć, dodajmy 8 do lewej strony. I oczywiście do prawej strony też musimy dodać 8. Dodaliśmy 8 do obydwu stron równania. Po lewej stronie odejmujemy 8 i dodajemy 8, czyli to się zredukuje, zostanie samo k. Po prawej stronie mamy 11,8, dodać 8. 11 dodać 8 to 19, czyli będzie 19,8. No i zrobione. W równaniach fajne jest też to, że możemy zawsze sprawdzić, czy otrzymaliśmy prawidłową odpowiedź. Wystarczy podstawić. 19,8 odjąć 8 to rzeczywiście jest 11,8. No to zróbmy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy, że mamy 5,13. Równa się t odjąć 6 trzynastych. No i mamy ciekawą rzecz, bo teraz zmienna jest po prawej stronie. Zostawmy tutaj zmienną t i pozbądźmy się całej reszty z prawej strony. I tak jak wcześniej, jeżeli mamy minus 6 trzynastych, to najprościej dodać 6 trzynastych. Tak, żeby się liczby zredukowały. Ale pamiętajcie, że nie możemy tego zrobić tylko po prawej stronie. Wtedy strony nie byłyby już sobie równe. Więc robimy to też po lewej stronie. Równość zostanie wtedy zachowana. Co otrzymamy? Po lewej stronie mamy 5 Dodać 6 trzynastych i to się równa. Tu odejmowaliśmy 6 potem dodawaliśmy 6 Czyli to i to razem daje 0. 6 trzynastych odjąć 6 równa się 0. Czyli zostaje T. Czyli T równa się to. Jeżeli mamy 5 trzynastych i dodamy do tego 6 trzynastych, to będziemy mieli 11/13. Czyli będzie 11 równa się t. Albo można to zapisać z drugiej strony t równa się 11 13.